Nikogo nie trzeba przekonywać, że książka stanowi jedno z najlepszych narzędzi rozwoju. Czytanie buduje naszą wyobraźnię, kształtuje umysł i jest znakomitą formą rozrywki. Będzińska Biblioteka zachęca do czytania już trzylatków. Projekt się nazywa Mała Książka, Wielki Człowiek i tak jak też Pani powiedziała, jest skierowana do bardzo młodych czytelników, dosłownie do trzylatków. Zapraszamy serdecznie do naszej biblioteki rodziców z dziećmi, które zostały urodzone w roku 2015. Akurat w tym roku jest ten rocznik zapraszany. Jeśli będziemy brać udział, a mamy taki zamiar w tej akcji w przyszłych latach, to będą też kolejne roczniki do tego dochodzić. W ramach projektu trzylatek otrzymuje czytelniczą wyprawkę wraz z kartą małego czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W wyprawce zawarta jest książeczka Pierwsze wiersze dla, z podziałem dla chłopców i dla dziewczynek. Oczywiście treść jest taka sama, okładki się tylko różnią. Oraz broszura informacyjna dla rodziców, w której zawarte są informacje o tym, jak bardzo ważna jest bliskość między rodzicem oraz dzieckiem, którą można właśnie uzyskać poprzez czytanie wspólne książek. Dodatkowo będzie też karta czytelnika, oprócz tej naszej, którą uzyskają najmłodsi, jeśli się zapiszą, na której będą dzieci zbierały naklejki przy każdej wizycie. Po uzyskaniu 10 naklejek dziecko otrzymuje nagrodę w postaci dyplomu, będzie to taka inauguracja, takie małe święto dla niego. Dzięki akcji najmłodsi czytelnicy wraz z rodzicami mogą zapoznać się ze światem książki oraz środowiskiem czytelniczym. My mamy osobiście nadzieję, że otworzymy się jeszcze bardziej na czytelników i pokażemy, że biblioteka jest nie tylko miejscem tradycyjnym, przez niektórych postrzeganym jako staroświeckie, co nie jest prawdą, ale również otwartym na najmłodszych, na współczesność. W naszej ofercie mamy bardzo dużo ciekawych książek z najnowszych wydawnictw, także ja myślę, że jeśli ktoś się zapisze, to też u nas pozostanie. Projekt czytelniczy ruszy już we wrześniu. Udział w nim jest bezpłatny i gwarantuje maluchom sporo nowych doświadczeń i zabawy. Martyna Daczkowska, kanał 99.